na wzór Jezusa Chrystusa, wizja, która jest zawarta w Piśmie Świętym i w tradycji Kościoła. Dlaczego jest to tak bardzo istotne? Ponieważ jest wiele nurtów niechrześcijańskich, które pod pozorem dobra czy wyzwolenia człowieka wkradają się w chrześcijaństwo. Dlatego teoretycznie, intelektualnie musimy coraz bardziej zgłębiać naszą wiarę. Dlatego istotne będzie, żebyśmy nie bali się czytać katechizmu Kościoła katolickiego, chociażby jednego rozdziału na tydzień, ale żebyśmy poznawali dogłębnie, utworzenie naszą wiarę, naszą chrześcijańską antropologię, naszą chrześcijańską wizję Pana Boga, żeby w momencie pewnej konfrontacji z niechrześcijaństwem, żebyśmy umieli powiedzieć: ja jestem chrześcijaninem i ja żyję taką i taką wiarą, taką i taką wizją człowieka. I druga sprawa. Teoria, którą zdobywamy podczas uczenia się, szukania, znajdowania, musi przekładać się w konkretny czyn. I tu mam do Was taką propozycję. Jest to właściwie msza święta, na której jest najwięcej dzieci, najwięcej rodziców z dziećmi. Chciałbym Wam zaproponować jeszcze w któryś dzień, albo w poniedziałek, albo we wtorek, albo w środę, żeby przyjść na procesję eucharystyczną. Na procesji Bożego Ciała podczas kazania mówiłem o tym, żeby traktować Jezusa osobowo, żeby odnosić się do Jezusa osobowo. Spróbujmy przyjść w jeden dzień z całą rodziną, z dziećmi, z wózkami. Nie bać się, że będzie trochę hałasu, trochę krzyku, ale żeby iść za Jezusem w Eucharystii. Procesja zaczyna się litanią do serca Jezusa o godzinie 18 i trwa 30 minut. Spróbujmy wygospodarować albo w poniedziałek, albo we wtorek, albo w środę taką chwilę, żeby pójść za Jezusem, moim Panem. Czyli przekładamy teorię w konkret, a później z rodziną na lody, albo na pizzę, albo na plac zabaw, albo gdzieś, żeby fajnie spędzić czas. I teraz widzę, że napis już jest złożony, to poproszę, żeby go podnieść. I trzecia taka informacja, którą chciałbym dzisiaj przekazać. Od czwartku na YouTubie jest filmik z naszej procesji, z naszą młodzieżą, z nami. Pochwalę się, że jest już 650 wejść na ten filmik o procesji Bożego Ciała, o tym napisie, o naszej wierze. Spróbujmy dzisiaj, jak będziemy mieli chwilkę, a wierzę, że taka się znajdzie, wejść na YouTube'a i zobaczyć ten napis, zobaczyć procesję, zobaczyć młodzież, usłyszeć jeszcze raz to, co tam się zadziało. To jest nasz konkretny wkład i cieszę się, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, że proces naszego włączania się w głoszenie Jezusa trwa. Można zobaczyć, że na Islandii już ktoś tam też przeglądał YouTube'a, w Stanach Zjednoczonych, czyli to się rozszerza. A wystarczy, że jest dobra myśl wprowadzona w czyn i zaczynamy głosić Jezusa. Wchodzimy w konkret, z teorii w konkret. I do tego Was też zachęcam. To jest ten napis, który często mamy sobie powtarzać. Uwaga dzieci, przeczytajmy go na trzy. Raz, dwa, trzy. No pięknie. Ile razy patrzymy na Pana Jezusa, ile razy nam jest trudno, ile razy nam jest nie trudno, ale dobrze, powtarzajmy. Jezu, ufam Tobie. Akt strzelisty wysyłany do Pana Boga w niebo. A teraz poproszę, żeby złożyć ten napis z powrotem. Zaraz się tam przejdę. I powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego.